Ciekawe, że ktoś się na to nabierze. Cześć, witajcie serdecznie. Popołudnie w Dolinie Baryczy. Dzisiaj spróbuję zrobić swoją pierwszą zasiadkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam. Niewiele brakowało, a zostałbym dzisiaj w domu. Co prawda planowałem ten wyjazd już od tygodnia, ale pojawił się orkan Klaus i niestety mamy strasznie silny wiatr, niebo jest bardzo zachmurzone, no i jest dość zimno, więc niedużo brakowało, a zostałbym w domu i sobie kisł. Natomiast stwierdziłem, że może jednak lepiej będzie wyjechać i nawet jeżeli to będzie tylko popołudnie i nawet jeżeli to nie będzie super zaplanowany wyjazd, to przynajmniej spędzę go na świeżym powietrzu, z przyrodą i trochę sobie odpocznę. Także mam nadzieję, że też wam się taki pomysł na popołudnie podoba. To moje pierwsze podejście do zasiadki, więc nie wiem, co z tego wyjdzie. Lubię zazwyczaj sobie chodzić z miejsca na miejsce i robić zdjęcia w przypadkowych sytuacjach. Natomiast dzisiaj mam jakiś problem z nogą, więc stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby po prostu sobie usiąść w jednym miejscu w pobliżu drogi. Patrzcie, jaki sztorm na stawie. Nieźle. Wspaniałego nad stawem, atmosfera, jakbym był na plaży, nad morzem, nad Bałtykiem. Wieje, fale, szturmowo. A kawałek dalej cisza, jak na wydmach. Coś wspaniałego. W taką wietrzną pogodę to na stawie jest zupełnie pusto. Jakieś pojedyncze ptaki przelatują. Ale przed chwilą widziałem tutaj krążącego orła i widziałem żurawie, także być może coś się uda zobaczyć. Zbliżamy się do lasu. Za chwilę znajdę jakieś miejsce, w którym będzie można przycupnąć i zrobić zasiadkę. No cóż, pozostaje mi już tylko tutaj czekać. Dookoła słychać tylko wiatr i trzaskanie drzew i jestem ciekaw, czy coś tutaj przybiegnie. Tutaj jest taka wydeptana ścieżka przez wiele zwierząt, także mam nadzieję, że coś tu po drodze się trafi. Z tego co widzę, to wiatr jest dla mnie korzystny, także pozostaje mi teraz wyłącznie poczekać. Zobaczmy.
Minęła godzinka, jeszcze nic się specjalnie nie wydarzyło. Nieco ucichł wiatr i zaczęły się pojawiać ptaki. Ale jeśli chodzi o jakieś większe zwierzęta, to nic. Coś mi się zdaje, że to będzie tak jak kiedyś w takim programie Niedowiary, w którym przez cały odcinek prowadzący mówił: co zarejestrowały nasze kamery? Pokażemy już na końcu. A na końcu mówił: no niestety, nic nie zarejestrowały. No i dzisiaj może być taki odcinek, że nic się tu nie uda zarejestrować. Ale ta cisza i spokój i przyjemność siedzenia w lesie jest bezcenna. Naprawdę bardzo przyjemne. Polecam. Minęło kolejne pół godziny. Zaobserwowałem pierwsze jakieś zwierzę w oddali między pniami drzew. Natomiast no nic tutaj w moje pobliże jeszcze nie podeszło. Zaczyna trochę bardziej padać deszcz, także zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Na pewno robi się ciemniej, więc chyba jednak przełożę ten obiektyw i założę 24-70-28. O, zaczyna jeszcze bardziej padać. Nieco się wypogodziło i zaczęły śpiewać ptaki dookoła. Może to znak, że pojawi się więcej zwierząt? Zobaczymy. Mam teraz dylemat, czy zostać tutaj na miejscu i czekać do zmierzchu, a nuż coś przejdzie tutaj tą ścieżką, a widać, że dużo tutaj zwierząt chodzi, tylko akurat nie dzisiaj. Czy może pójść gdzieś ustawić się na zachód słońca, bo jest duża szansa, że będzie spektakularny, bo słońce wyszło, a na niebie jest dużo mniej chmur. Co prawda nie widzę, jak wygląda horyzont, ale jest szansa, że będzie coś spektakularnego. Także chyba na razie wygląda to, że zostanę i zobaczę do końca, czy coś tu się wydarzy. No bo jednak jest to pierwsze takie podejście i zobaczymy, czy w ogóle warto w tym miejscu siedzieć. No dobra, chyba zostanę. No cóż, już mamy zmierzch i niczego do tej pory nie udało mi się tutaj sfotografować. Jedno zwierzę gdzieś tam czmychnęło w oddali między drzewami, natomiast nic nie przeszło tutaj tą trasą, przy której założyłem zasiadkę. No cóż, albo nie jest to najlepsza pora dnia na tego typu akcję, może pogoda dzisiaj też nie dopisała, a może po prostu miałem zwykłego pecha. Wracam już do samochodu i powiem wam, że największy kontakt ze zwierzyną właśnie miałem podczas drogi powrotnej. Najpierw wyskoczyły łabędzie, no niestety łabędzie, które nie zauważyły mnie w tym stroju. Było to zabawne. A chwilę później trafiłem na sarnę. Niestety nie zdążyłem złapać jej na zdjęciu, ale była całkiem blisko. No niestety nie w tym miejscu, w którym na nią czekałem. No nic, tak takie właśnie wyprawy wyglądają i czasami po prostu potrzeba też trochę szczęścia. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, zostawcie je na dole. A zwłaszcza jeżeli macie jakieś porady, jak można to robić skuteczniej, lepiej, jaka jest lepsza pora dnia lub pora roku.
Jestem bardzo ciekaw waszych opinii. No a ja już się będę z wami żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!